Z nami pani Adrianna Sławek, liderka Szlachetnej Paczki w Krzanowicach. Jak w tym roku, ile paczek i ile rodzin otrzyma tą pomoc? W tym roku dotarliśmy z pomocą do 18 rodzin z dwóch gmin, z gminy Krzanowice i z gminy Krzyżanowice, więc jest to o kilka rodzinek znowu więcej niż w tamtym roku. Z racji tego, że działamy tutaj dopiero drugi rok, myślę, że jest to dla nas naprawdę duży sukces, że aż do tylu rodzin udało się dotrzeć. Drugi rok, ale już kolejna gmina, bo w zeszłym roku tylko gmina Krzanowice była. Dokładnie, więc w tym roku rozszerzamy działalność, no i taki jest plan, żeby co roku do coraz dalszych tutaj miejscowości w rejonie Krzanowic i Krzyżanowic docierać z tą pomocą. Rodziny rodzinami, ale bez wolontariuszy wiele by się nie udało. Oczywiście. Więc wolontariuszy jest nas łącznie 7. Mamy jeszcze dwie wolontariuszki, które gdzieś tam z doskoku nam pomagały, ale taki nasz zespół to jest 7 wolontariuszy, bez których nic by się nie udało i są naprawdę najwspanialszymi tutaj ludźmi, z jakimi mogłabym sobie po prostu wyobrażać pracę. Przez wiele tygodni działaliście, żeby dzisiaj tutaj w przypadku Krzanowic w szkole podstawowej się spotkać, gdzie jest magazyn Szlachetnej Paczki. No i dzisiaj te paczki wyjeżdżają z tych Krzanowic. Już ta pomoc trafia, przez 2 dni będzie trafiała do tych rodzin. Dokładnie. Tak to wygląda. Właściwie to zaczęliśmy już wczoraj. Już pierwsze paczki do nas przyjechały wczoraj, ale dopiero dzisiaj faktycznie one trafiają do tych naszych 18 rodzin. Dzisiaj i jutro, więc działamy cały czas prężnie w czasie tego weekendu cudów. Potrzeby są różne, ale na pewno się powielają. Jakby mogła pani wspomnieć, co najczęściej te rodziny potrzebują? To wiadomo, że na pewno jest to żywność, która ze względu na też rosnące ceny stała się takim jednym z podstawowych właśnie potrzeb, jak je rodziny wymieniają. No a następna rzecz to są środki czystości. Pozostałe potrzeby są bardzo już spersonalizowane, bo zawsze są te 3 główne potrzeby. Jest to na przykład jakaś odzież albo coś potrzebnego, jakiś sprzęt w domu, więc tu już naprawdę zdarzył się nawet rower, także potrzeby są naprawdę różne. Jako kraj zmagamy się z problemem z węglem. Czy wy też mieliście takie potrzeby tych rodzin? W tym roku już nie, ale myślę, że to wynika też troszkę z tego, że rodziny wiedzą, że jest bardzo trudno o dostęp do tego węgla, więc też troszkę, więc już mniej zgłaszały tę potrzeby. Z racji też tego, że jest problem z węglem, ten węgiel nie mógł być w tym roku główną potrzebą, żeby też na darczyńcach nie nakładać takiego stresu i obowiązku, że ten węgiel muszą załatwić, ale dalej się gdzieś tam w pojedynczych rodzinach pojawiał ten węgiel jak najbardziej, no bo jest to dosyć problematyczne teraz dla rodzin, żeby to otrzymać. A jak u pani się zaczęło to, że pani w tą Szlachetną Paczkę się włączyła? Właściwie to zaczęło się od mojej koleżanki, z którą pracuję na co dzień. Ona gdzieś tam co roku mnie coraz bardziej motywowała do tego, żeby angażować się w tą Szlachetną Paczkę, ale pierwszy mój rok zaczęło się jako darczyńca. Darczyńca dla jednej z rodzin z Raciborza i wtedy przygotowywałam paczkę razem z osobami też z pracy i ze znajomymi. Drugi rok to był właściwie tamten rok, no i już tutaj jako wolontariusz zaczęłam działać na terenie Krzanowic, no a w tym roku zostałam liderem. Bo często się właśnie zaczyna tak, że najpierw ktoś jest darczyńcą, a później ta pomoc tak mu się podoba, że staje się wolontariuszem. Jak najbardziej. To też chyba takie widzę zobaczenie tej realnej pomocy taką, że faktycznie tej rodzinie się przekazuje tą paczkę. I ten moment, akurat ja miałam wtedy jako darczyńca przyjemność być przy tym otwieraniu tej paczki i to jak rodzina zareagowała, jak oni się cieszyli, jak po prostu to nawet takie proste rzeczy, jak na przykład właśnie żywność, jakie to dla nich miało bardzo ogromne znaczenie, no to gdzieś też gdzieś sprawiło, że postanowiłam się angażować dalej. Okej, dziękuję. Dziękuję.